Pierwsza rozgrywka przed nami, panie i panowie. Jest to Dice Star kontra Strintern. Ja się z wrażenia aż poplułem i moja żona się znowu ze mnie śmieje, oczywiście. Ja myślę, że my tworzymy tutaj dobry związek, naprawdę. Ja coś robię, a moja żona się ze mnie śmieje, nie? I dzięki temu ma jakieś tam hormony, feromony, bo od śmiania się te wszystkie rzeczy są jakby tak dobrze ustabilizowane i wtedy wiadomo, i wtedy się nie czepia, że na przykład są niepozmywane talerze, nie? Prostix. Znaczy w sumie i tak się czepia, no ale powiedzmy, że nie, nie? No. Okej. Okay. Pytanie szata, czy ja będę na IEM? No jakże mógłbym nie być, że to będzie najlepszy event tego roku, przynajmniej tak myślę. Okej, okay, lecimy z tematem. W lewym dolnym rogu Dice Star, grający jako fioletowy Tyran, jego przeciwnik Strintern, zielony Protoss. Ja myślę, że Dice Star spokojnie ma tutaj ogromną szansę, żeby Strinterna pocisnąć. Zaraz zresztą zobaczymy. Dice Star tak naprawdę, no właśnie, gramy na Yonsu jako pierwszej mapie. Po raz kolejny gra na Yonsu. Zastanawiam się, jakie są dwie kolejne mapy, które będą tutaj rozgrywane. No ale na pewno widać tutaj, że Dice Star prowadzi tą rozgrywkę troszeczkę, znaczy może nie normalniej, ale widać tutaj, że jak patrzyłem na jego gry, to tu jest już określony plan, prawda? Czyli są to trzy baraki, nie ma tutaj jakiejś takiej ogromnie wczesnej agresji z jakimś tylko steampackiem i od razu wczesnymi medivacami. Ta agresja wychodzi, prawda? Dice Star jest agresorem, on tutaj takimi grupkami marinów, jakimiś marinami, maruderami wyskakuje na mapę, ale zauważmy, że mimo wszystko nie jest to grane w taki sposób, że on po prostu gra tylko dwa baraki, tylko od razu buduje trzy po ekspansji i tutaj troszeczkę normalnie to, że tak powiem, wygląda. Okej. Okay. Tymczasem jest pierwszy Reaper. No wiadomo było, że tutaj będzie Reaper zagrany, czyli Reaper, Reactor, Expand. I teraz Dice Star będzie musiał uważać na ataki Strinterna, bo ja mam wrażenie, że tutaj te ataki właśnie nastąpią. Jest to mapa niewielka. Strintern grał tak na Soula. Zauważa, że jego przeciwnik robi Reapera, więc to może być Reaper, Reactor, Expand. I w momencie, w którym to mamy, no to po prostu zawodnik terański na samym początku nie ma zbyt wiele jednostek i taki atak Marinem, Zelotem, Stalkerem oraz Mothership Corem może bardzo negatywnie się odbić, jeśli chodzi o obronę Terana. Okej. Okay. SCV tutaj jeszcze próbuje coś zrobić. Tutaj będzie Zelot, więc budowanie eBaya według mnie mija się z celem. Ale nie będzie jakiegoś mega mocnego ataku. Tu będzie proxy. Tu będzie proxy Stargate, mam takie wrażenie. Jest ekspansja oczywiście grana ze strony Dice Stara, jego reaktor w drodze także. Reaper właśnie teraz sprawdza, czy ekspan mimo wszystko została stworzona. Tutaj już jest Zelot, Mothership Core w drodze. Nie ma Stalkera granego, a to jest w tym momencie, to jest dużo info. To jest dużo info właśnie w tym momencie dla Dice Stara. On już teraz wie, o wow, tutaj nie ma tego, nie mam Stalkera granego, czyli ty myślę, że na coś tam ten gaz oszczędzasz. Pytanie brzmi na co, ale nie został zagrany proxy. Interesująca gra, muszę przyznać, że Strinter tego Stalkera tam tutaj nie zagrywa, zwłaszcza, że miał dosyć dużo gazu, żeby go stworzyć. Okej, no Zelot jest atakowany, ale to nic nie zrobi, bo on ma tarczę, która się regeneruje, tak jak każda jednostka portowska, więc tak naprawdę tutaj troszeczkę połaskotał go Dice Star i to tyle. Okej, także bardzo ładnie skautuje w tym momencie Dice Star. Zobaczy, że on stara się sprawdzić, czy przypadkiem jego przeciwnik gdzieś go tutaj właśnie nie proksuje, czyli nie jest grany jakiś proksy budynek. I to mi się bardzo podoba, no to jest świetne właśnie, że Dice Star decyduje się na taki styl rozgrywki, że o, ale chwileczkę, momencik, właśnie zobaczy, że Dice Star nie gra standardowo, bo on zagrał fabrykę, robi Starport, więc tutaj jakby jakaś odpowiedź na Blink Stalkera, to są 4 gateway. O, a to może być tak naprawdę bardzo dobrze, bo tutaj to dobrze zagrane, bo to nie będzie Robotic Facility, ale mamy pylona właśnie teraz ze strony Strinterna zagranego w mainie no to się nie miało prawa udać u Dice Stara. Czy miało prawo się udać, ale jakby w ogóle Dice Star nie patrzył, co się dzieje. No a jak widzicie, spokojnie dał radę. Okej, jest Robotic Facility, więc mimo wszystko mam wrażenie, że ten drop się nie uda. No ale zaraz zobaczymy, jest już jedna mina, za chwileczkę będzie druga, to może dać radę, z Dice Star w tym momencie zauważa, wow, ty zagrałeś naprawdę dosyć dużo warp gate'ów przed jakimkolwiek technologiem, przed tym Robotic Facility. Ma to szansę zadania obrażeń, ale zaraz zobaczymy, jak duża ta szansa będzie. Tutaj są dwie miny, więc mimo wszystko Strintern za bardzo tym atakiem by i tak niezbyt wiele zrobił. Za chwileczkę zakończy Robo. Może to... Bo o co chodzi? Jeśli chodzi o te miny, to właśnie dobrze jest, żeby je zostawić w linii minerałów, żeby one zadawały jakieś tam duże obrażenia. A w Robo Facility się to po prostu nie uda, prawda? I to jest ogromny problem. Okej, Reaper pada.
Mamy 34 próby kontra 28 SCV. Dalej można zadać dosyć konkretne obrażenia, ale zaraz zobaczymy dokładnie, jakie zadane zostaną. No i mamy Mediwaka, jedna mina, 6 marinów. Są to całkiem fajne liczby. No i mamy już Obserwera. No nie, 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 to nie ma szans. Jakoś tak naprawdę zdestabilizowania tego naturala, jeśli chodzi o wydobywanie minerałów. Nie sądzę, żeby tutaj cokolwiek zostało zadane, jakiekolwiek ogromne obrażenia. A tymczasem Dystar, coraz to więcej baraków. Mamy, o wow, okej, okay, czy to będzie, no nie, wygląda to, że to będzie po prostu Mediwak, znaczy Twistar, bo tutaj przeleci tutaj. Okej, okay, Mediwak nam tutaj przelatuje, jedna mina odpala, o, ale na bardzo niefortunnie strzeliła w jednostkę, która wjeżdżała do rafinerii, co oznacza, znaczy do asymilatora, co oznacza, że żadne obrażenia zostały zadane, było zero obrażeń tak naprawdę, które zostały zadanych. I już jest Obserwer, mina nie zdąży się zresetować, więc to będzie tyle na ten temat. Okej. Okay. W każdym razie, no ten drop nic nie zrobił, ale też nie stracił tutaj tak naprawdę nic, Dystar. Stracił jedną minę i to tyle. Roboty Facility zostały zauważone, mamy RoboBaya w drodze. Co widzi Dystar u swojego przeciwnika? Bardzo ważny element, bo teraz tak naprawdę od tego zależy, co będzie Dystar starał się robić. Widzi Forge'a i to może mu tak naprawdę dać do myślenia, że może jakiś Twilight Council zostanie tutaj zagrany. Zaraz zobaczymy. A tymczasem mamy właśnie RoboBaya. Jest już reaktor na starporcie, będziemy mieli więcej mediwaków. Jak widać było, został zagrany jeszcze jeden mediwak z tego starportu, kiedy on jeszcze reaktora nie posiadał, to jest bardzo sexy. Trzeci command center od Dystara, więc będzie starał się przejść troszeczkę bardziej w makroekonomię. No i mamy fotokadona w mainie, w naturalu także. Wszystko wygląda dosyć spokojnie i wygląda to, że sam Strintern chce jakąś ekspansję zagrać. Okej, okay, no Command Center, jak widzicie, w trzeci jest już grany. Dystar, pytanie brzmi, kiedy zostanie zagrany trzeci, drugi starport, bo jak on zauważy, że są grane kolosy, to jak najbardziej powinien tego starporta numer 2 zagrać. A tymczasem mamy także Twilight Council, kolejny gateway, no i pierwszy kolosus jest już w drodze. Pytanie brzmi, czy obroni przede wszystkim? Myślę, że tak, myślę, że pomoże tutaj bardzo w obronie. Zelot jakiś tam tutaj wybiega. Tej armii nie ma aż tak dużo, ale jest już wyekwipowana w Combat Shieldy, za chwileczkę będzie także Steampack, chociaż do tego Steampacka jest jeszcze kolejne, nie wiem, chyba z 50 sekund albo coś podobnego, więc to nie jest aż tak różowo, muszę przyznać. No zaraz zobaczymy, jak na razie jest atak, Steampacka jeszcze nie ma, no Force Field zostały zagrane, jest także Photon Overcharge, czyli dokładnie tak to się wszystko próbuje wycofać, ale tak próbowało przeciurkać przez te wszystkie Force Fieldy. Jest już Kolosus, no tak naprawdę ten atak, no teraz robi troszeczkę, ale problem polega na tym, że ten Kolosus już jest, kolejne Warpiny, spokojnie będą w stanie to wszystko odepchnąć, no i zaraz zobaczymy, jak będą wyglądały budynki. No i zobaczcie, drugi starport i drugi reaktor na fabryce i to będzie tyle na ten temat. Tak więc całkiem fajnie to wygląda. Dystar, o, musi ogarnąć. Trzecia baza w drodze. Strintern nie sądzę, żeby... Znaczy w sumie mógłby zaatakować, prawda? Mógłby zaatakować, ale czy aby na pewno? Ile ma warp gate'ów? 4. To mimo wszystko nie jest aż tak dużo, więc ja bym raczej stwierdził, że tutaj jakiś taki mocny atak nie mógłby mieć miejsca, ale zestrzeli mu według mnie tego Nexusa. To będzie naprawdę bardzo ładne. Jeśli zestrzeli tego Nexusa, to jest zawsze opóźnienie właśnie, opóźnienie i to dosyć duże, więc to będzie bardzo irytowało. No i właśnie, dropy do maina mogłyby być tutaj całkiem dobrą opcją. Jeśli Dystar jest agresorem, to jak najbardziej mógłby tutaj próbować właśnie jakoś atakować albo coś podobnego. Dwa kolosy, jest także trzeci, Extended Thermal Lens gotowe, licz siła armii, 65 limitu, kontra 49 punktów u Strinterna, więc Dystar jest do przodu. Buduje już wikingi, 4 naraz, no i to jest to, o czym mówiłem, żeby robić podwójne dropy. Tutaj jeden do maina, drugi do może właśnie trzeciej bazy, kiedy ta cała armia będzie się cofała. To jest akurat genialny pomysł, żeby Dystar coś takiego zrobił. Czy zostało to zauważone, bo tutaj znajduje się Obserwer? Wygląda na to, że jak na razie nie ma żadnego ruchu ze strony Strinterna, troszeczkę zużyty chronobus na Robotic Facility, no i będzie miał miejsce atak. Ten atak, jeden atak ma za zadanie odwrócić uwagę armii protoskiej, podczas gdy drugi zada dosyć duże obrażenie. Teraz pytanie, który jest który? Bo z tego co widzę, ten atakuje jako pierwszy, drugi drop w mainie już teraz zaczyna zadać obrażenia, no i mamy tutaj próbę zadania jakiegoś damage'u. Pylon został zniszczony i to tyle na ten temat. Jakieś dwa zeloty zostaną zdemolowane i to wszystko. O, jeśli zestrzeli Robotic Facility, ale tutaj jest Recall, ale właśnie ten Recall nic nie zrobi, Robotic Facility zostało zniszczone. Czy jakiś Kolosus zostanie zestrzelony? Nie ma tego. I Nexus także atakowany. Tutaj mamy także Kolosusa, więc raczej Nexus nie padnie. No to zbyt duży kawał, zbyt duża połać mięsa.
żeby tutaj Dajtar był w stanie ją bez problemu przełknąć, no ale właśnie takie uszknie tutaj, tutaj sobie właśnie coś z talerza podbierze, no i jak najbardziej, jest to bardzo fajny snipe. Tutaj akurat to dało dosyć dużo. W każdym razie jest charge w drodze, mamy Temporal Arcade, więc będzie można Storm opracować. 89 minut, tylko na 66. Czyżby jakaś próba ataku po raz kolejny, nie widzimy nic takiego. Cały czas stoi tutaj ten drop, chociaż jest już on bardzo słaby. Dajstar czasem wychodzi z bardzo mocnym atakiem. Można by po prostu markować atak i cały czas tak próbować dropować. Chociaż tego jak na razie nie widzimy. Tutaj zresztą Dajstar mógłby dropnąć na przykład tam, gdzie jego przeciwnik nie będzie tego widział. Są już Wikingi. No i jak widzicie, jest ich zdecydowanie zbyt dużo, by kolosy czuły się komfortowo na polu bitwy. No i z tego co widzę, stalkerów jest naprawdę bardzo, ale to bardzo mało. Jest zagrany Photon Overcharge, ale tego jest chyba zdecydowanie zbyt mało. Drugi kolos pada, trzeci będzie w stanie zadać jakieś tam obrażenia, ale są one po raz kolejny zbyt małe, żebyśmy mogli mówić tutaj o zorganizowanej obronie. Wikingi lądują po to tylko, żeby też pozadawać troszeczkę obrażeń. GG. Był także drop do maina, ale no właśnie. Był także drop do maina, ale on już i tak, według mnie, nic by nie zmienił. 1-0 dla Dajstara, który jest o jeden punkt od awansowania do Challenger League. A Dajstar wygrywa 1-0, ale właśnie, jeszcze całego tego best of three nie wygrał. Jesteśmy w prawym dolnym rogu, gdzie fioletowy teren przycupnął swoim command centerem. Jest to polski zawodnik, tak jak powiedzieliśmy, grający dla Millennium. Dajstar tutaj na barcode, jego przeciwnik, zielony Protoss. Jest to Strintern, który znajduje się w rogu prawym górnym i jest zawodnikiem z Danii. Tak więc Duńczyk kontra Polak. No Polakowi my będziemy kibicować. Wygrywał 1-0, tak jak wspomniałem. I ciekaw jestem, jak ta rozgrywka nam się potoczy. No bo mamy tutaj tą ukrytą ekspansję. Tutaj można się pokusić o stwierdzenie, że to jest mapa bardzo dobra do rozgrywki makroekonomicznej. No ale to jeszcze nie oznacza, że my będziemy tutaj na 100% taką makroekonomiczną rozgrywkę mieli. Więc no zaraz zobaczymy, co nam tutaj gracze zaprezentują. Strinter, myślę, że Gateway to jest tak no, stosunkowo normalna rzecz, prawda? Znaczy, chodzi mi tutaj głównie o fakt tego, że pierwszy Nexus to może, chociaż może zagra pierwszego Nexusa, tak się właśnie zastanawiałem nad tym, czy na tej mapie przypadkiem nie byłby to całkiem najgorszy pomysł, ale nie, wygląda na to, że jest to 9-12, czyli klasyka. Okej, ale poczekajmy chwileczkę. Co robi Dajstar? 14 CC. Na tej mapie myślę, że to jest dobry pomysł. To jest ważne dosyć, jeśli chodzi o tę mapę, ponieważ mam wrażenie, że pewnego dnia to się któremuś teranowi odbije. I to tak dosyć solidnie, ponieważ zobaczcie, co robi Dajstar. On, nie mówię tutaj oczywiście, że on coś robi źle, ale jedna bardzo ważna sprawa to to, że on w ogóle na przykład nie skautuje tej części bazy, tej tutaj części, czy tego. Oczywiście jak wyjedzie, no to będzie miał powiedzmy wizję mniej więcej tutaj oraz tutaj, ale chodzi o to, że no tutaj fajnie byłoby coś zeskautować chociażby, po to tylko, żeby nie dostać jakiegoś proxy gate'a, no po prostu jego przeciwnik mógłby tutaj wjechać. To jest mapa dla czterech zawodników, to mimo wszystko takie patenty. Ja bym się nie zdziwił, gdyby ktoś kiedyś czegoś takiego spróbował, wiedząc, że przecież teranie tutaj grają 14 CC, no to dlaczego by nie? I to by wyszło, i to by wyszło. Okej, panie i panowie, my jak na razie widzicie, no śledzimy po prostu dosyć spokojną rozgrywkę, prawda? One gate core ze strony Strinterna, jest podwójny asymilator, tam po dwa proby. Dajstar pierwszy wysyła swoją jednostkę skautującą, ona nawet w dobre miejsce przyjedzie. I robi także 14 CC i podwójne baraki. Za chwileczkę będzie także trzeci, więc to co widzieliśmy w poprzednich rozgrywkach. Zaraz zobaczymy zresztą. W każdym razie Strintern ma w tym momencie no całkiem fajną pozycję, prawda? Nexus w drodze, tu, znaczy twój Nexus, Mothership Core z Nexusa w drodze, nie będzie żadnego Reapera, nie będzie on harasowany w ogóle, ten scouting nie będzie najlepszy ze strony Dajstara, ale z drugiej strony Dajstar, no co, zagrał 14 CC, wygląda to wszystko naprawdę bardzo dobrze. Stargate. Stargate, no wygląda to podobnie właśnie do jednej z gier z Dajstara, którą już widzieliśmy, więc zapewne będą to Oracle. I pytanie brzmi właśnie, czy Dajstar się ogarnie z tym atakiem, że tutaj Oracle zostaną zagrane. Nie widzi chyba absolutnie tego budynku, dokładnie tak. Tak więc, no nie będzie miał informacji jak na razie. I no pierwszym takim elementem obrony, skutecznej obrony przed oraklami jest po prostu dobre wypozycjonowanie swoich marinów. Lub zbudowanie wieżyczek, które akurat w tej fazie rozgrywki po prostu budowane nie są, co oznacza, że raczej będzie tutaj chodziło o to, żeby po prostu wykorzystać te kilka marinów, postawić po 6 w każdej linii minerałów i dzięki temu mieć dosyć solidną obronę.
Dice teraz tego widzę Supply Block? Nie, 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 nie. Wydawało mi się. Z twój wąs rozwala system. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Każdemu podług potrzeb. Tak jest. Błagam cię, tylko nie zacznij tutaj sypać propagandą, naprawdę. Nie chcę, ale muszę olinować. To nie ten wąs. Nie, ale podobny. Masz pomroczność jasną. Podobny. Okej. Okay. Engineering Bay, coraz więcej marinów, ale właśnie problem polega na tym, że tutaj nie ma obrony. Ojojoj, Dystar wyszedł w najgorszym możliwym momencie. Tu ma tylko kilka marines, ale z drugiej strony jego przeciwnik leci do maina i tutaj akurat Strinter, no nie, 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 zaatakuje tą linię minerałów. Oj, to się naprawdę zemści. Dokładnie tak, już w tym momencie zaczyna tracić jednostki Dystar, no i to jest akurat bardzo, bardzo, bardzo słaba sytuacja. Mamy tutaj Mothership Core'a oraz Stalkera, no zaraz zobaczymy, czy będzie w stanie cokolwiek. Przepraszam bardzo, dwa Stalkery, no Strinter zaczyna tracić jednego, ale spokojnie się wycofa. Oracle w tym momencie już nic nie robi, pomimo tego, że ma włączony Pulsar Beam, to nie zadaje żadnych obrażeń. Dziwnie to tak troszeczkę wygląda. Mariny wbiegają do maina, jeden ze Stalkerów zostanie zniszczony. Mothership Core także atakowany, ale chyba nie padnie i będziemy mieli po prostu tutaj straty. No tak naprawdę nawet Stalker nie zginie. No nie wyszło to najlepiej, trzeba przyznać, ponieważ ten Oracle zadał 7, no ma 7 zabitych jednostek, to jest 5 SCV i tam jeszcze jest chyba ze 2 mariny. O, mogło to być o wiele lepiej. Strinter tymczasem już posiada Robotic Facility, co Dystar w swoim ataku wyskautował, sam buduje fabrykę, robi także Steampacka, ale zobaczcie, tutaj jest tylko jeden Tech Lab, ma plus 1. Zastanawiam się, czy Dystar nie chce tutaj atakować wcześniej. I to naprawdę wcześnie. Może tak nie do końca, ale mimo wszystko wczesnawo. Okej, jest wlot do maina, no i po raz kolejny kilka SCV zostanie zniszczonych. Bardzo ładnie teraz został wykorzystany Oracle. Dwa kolejne SCV na jego konto, całkiem fajny wynik. No i Strinter jak na razie... No ten Robowy będzie tutaj naprawdę świetnym pomysłem. Z drugiej strony Dystar, jak tak patrzę na jego timing... Jak patrzę na timing Starportu i patrzę na timing Robobeja, to chyba raczej tutaj Dystar nie będzie w stanie nic zrobić. Tak przynajmniej to widzę. Tak przynajmniej to widzę, panie i panowie. No i cóż, Dystar, no powiedzmy, że jest w stanie jeszcze według mnie z tego wszystkiego wyjść, prawda? To nie jest tak, że już teraz przegrał tą rozgrywkę i to jest totalna tragedia. Nie, on ma 40 SCV kontra 46 probów. To jest naprawdę bardzo dobry wynik jak na razie. Robi trzeci command center, jego przeciwnik trzeciej bazy jak na razie nie stworzył. 24 mitu kontra 18, tragedii według mnie nie ma. Atak kolosami, czy będzie starał się tutaj olinować Strintern? Według mnie nie. Chociaż zaraz zobaczymy, robi jak na razie Feniksy jeszcze. To może być tak naprawdę, chociaż nie, on robi Forge'a. Nie, 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 raczej na żaden mega all-in to nie wygląda. Oracle jeszcze tutaj próbuje przelecieć, zadać obrażenia. Tutaj znajduje się wieżyczka, ale trochę bardziej na prawo, więc lewa strona jest bardziej odsłonięta. No i zaraz się tego dowiemy. W każdym razie... No to klasyka, ETL, Extended Thermal Lens, mamy trzy Feniksy, one raczej... Feniksów się nie buduje raczej właśnie na Terana, który już ma wieżyczki, zwłaszcza, bo wieżyczki są naprawdę bardzo mocnymi DPS-erami i tutaj można się naciąć. Okej, Oracle ucieka. No i co? No i czekamy tak naprawdę na decyzję ze strony któregoś z tych zawodników. Są kolosy w drodze. Mamy tutaj Dystara, który decyduje się na atak. Probe został zauważony, zostanie zniszczony. Tutaj znajdują się obserwery, tutaj widać troszeczkę tych Feniksów. No jeden kolosus już jest wybudowany, więc ja bym raczej stwierdził, że ten atak niezbyt wiele będzie w stanie osiągnąć. Wręcz przeciwnie, tutaj mogą mieć miejsce bardzo duże straty, bo są same Mariny, jeden Maruder. Ja bym wręcz się wycofywał, ponieważ, no, ja bym się naprawdę wycofywał już w tym momencie, bo ten Kolosus razem z Feniksami, bo na czym polega patent? Kolosus będzie w stanie po prostu lać mariny, które są na gruncie, a Feniksy będą latały za mediwakami, będą je także prać. I to jest duży problem. Okej, okay, drugi Kolosus gotowy. Dystar powinien według mnie się wycofać. Gdyby to były same Kolosy, to bym powiedział, o dobra, okej, okay, może sobie chwileczkę jeszcze postać, ale razem z Feniksami to jest właśnie według mnie coś, co będzie problematyczne, okej. Okay. Grane są coraz większej ilości Wikingów, no i nie, no Dystar musi po prostu się wycofać i to natychmiast według mnie. No Strinter już schodzi na dół i dokładnie tak, nie, Marine zginął, bo nie był w stanie się zestimować. Dystar jeszcze próbuje tak troszeczkę, mam wrażenie, że ograniczyć możliwości rozbudowy do trzeciej bazy, a będzie także decydował się na dropa. No ale tutaj nie, 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 tutaj są Feniksy, jest Photon Overcharge, ten drop po prostu zostanie zmasakrowany. To nie jest śmieszne, jak szybko to wszystko padło. Popodnoszone jednostki, tak naprawdę nie zginęła chyba żadna proba. Czy łącznie proby w tej grze zostały zniszczone, to chyba żaden prób nie padł.
No cóż, Wikingi w drodze. Feniksy będą bardzo irytujące, ponieważ teraz będą po prostu lały Wikingi, a te są, chcą oczywiście niszczyć kolejne kolosy. O, ale chwila, moment, następuje wyjście, z tym, że chyba to właśnie tutaj Stintern, czy on to widzi, teraz dopiero zauważa, następuje atak na Nexusa, on zostanie anulowany, mimo wszystko został anulowany. No ale z tego, co ja tutaj widzę, to po prostu te Feniksy zniszczą wszystkie Medivaki. Chociaż dwa Feniksy właśnie nam padają, nawet trzeci! O, okej, dobra, to mogło być troszeczkę lepiej, 3 Feniksy za 2 Medivaki to nie jest najlepsza wymiana. No teraz wszystkie jednostki po prostu padną, jeszcze tam jakiś Stalker zostanie zniszczony. 59 minut kontra 52, kontratak ze strony zawodnika protoskiego, ale o, tylko jeden pylon został teraz wybudowany, chociaż widzę, że kolejne się tutaj także znajdują, więc tragedii nie ma. Z tym, że one wszystkie są dosyć daleko, Wikingów jest dosyć dużo. Wikingów jest naprawdę dosyć dużo, więc ja bym raczej stwierdził, że Dicester ma tutaj dosyć fajną szansę na obronienie tego wszystkiego, tylko musi targetować kolosy, a nie Feniksy. Tych kolosów jest już 3. No zaraz zobaczymy, jak na razie Wikingów 9, Feniksów ile? 5? Chyba czy coś takiego? 4. Więc jakiegoś takiego potężnego zagrożenia nie przedstawiają według mnie. Oracle pada. No i zaraz zobaczymy. Pamiętajmy także o Stalkerach, które będą bardzo pomagać, jeśli chodzi o obronę przyrodniczą. Wikingów coraz więcej jest, ataka na trzecią bazę, teraz musi Dicester jakoś na to zareagować. Naprawdę bardzo szybko musi na to zareagować, co właśnie w tym momencie ma miejsce. Kolosy są atakowane z SCV, także się rzucają na to wszystko. Bardzo ładne Force Field zostały zagrane. Co robi Dicester? Próbuje troszeczkę pomikrować. Świetnie zniszczył wszystkie 3 kolosy swoim przeciwnikowi. Feniksy za chwileczkę także nam popadają. Już wycofuje się zawodnik protoski. No troszeczkę SCV nam tutaj padło. To jest akurat bardzo ważne. Zostało ich 47 na 56. I co zrobił Dicester? To użył ich do obrony, tracąc około, no, 15 z tego, co widzę. No i teraz, no okej, trzecia baza zostanie zakończona ze strony Interna, ale otrzymał dosyć mocny cios też. W sumie Dicester także troszeczkę poobijany, bo chodzi mi głównie o możliwości ekonomiczne. Ale poniszczył swojemu przeciwnikowi Feniksy oraz kolosy. I teraz zauważcie, on ma rozsądną liczbę Wikingów, co oznacza, że może po prostu budować Medivaki i tego jego armia troszeczkę potrzebuje, więc te 4 dodatkowe Medivaki to jest jako, no to jest jako odpust, ja bym raczej powiedział. W każdym razie 127 mil kontra 117, Dicester odrobinkę do przodu, jego armia jest troszeczkę większa, ale odbudowuje się bardzo ładnie, 57 DSCV kontra 61 probów, mamy także 4 command center w drodze, teraz Dicester sobie troszeczkę czasu będzie starał się kupić, Stalkery wychodzą do przodu, będą musiał uważać, Wikingi wycofują się, no i bardzo ładny skan, zauważcie, mamy 2 Feniksy, 2 kolosy, te kolosy może będą w stanie coś zrobić, wymuszenie Photon Overcharge za darmo, ponieważ Dicester już dawno się wycofuje, więc to akurat całkiem ładnie zostało zagrane. No 3 bazy kontra 3 bazy, przechodzimy w taką, znaczy w sumie to 4 za chwileczkę od Dicestera, przechodzimy w troszeczkę bardziej makro rozgrywkę. Cały Strintern to zupełnie, no nie harasuje, nie wysyła swoich zelotów, nie ma żadnej prezencji na mapie, ale z drugiej strony Dicester także nic takiego nie robi. Próbował tam dropować w pewnym momencie, ale to już się dawno skończyło, Feniksy teraz patrolują perymetr, właśnie poszedł odkrytym naturalem po to tylko, żeby żaden drop nie miał tutaj miejsca. 100 limitu na 74, upgrade'owo, no Wikingi nie upgrade'owane, Mariny na 1-1-2-2 w drodze, tutaj mamy także plus 1-1 u Protosa, który ma 3 kolosy, z tego co widzę, no i 4 w drodze, w momencie, w którym gra także dosyć późny Templar Archives. Zniszczenie jednego, znaczy w sumie budującego się pylona, tutaj mamy także kolejny pylon, one służą jako detekcja, można by tak powiedzieć, jako system wczesnego ostrzegania. Ładna pozycja ze strony zawodnika terańskiego, po raz kolejny wymuszony Photon Overcharge. Tutaj za chwileczkę będzie na kolejnego, więc w sumie to, ktoś nam się dropuje. No cóż, poczekamy chwileczkę. Dicester nie jest zbyt zadowolony. The suspense, dokładnie tak. Is killing me. O, już jest wszystko w porządku. Okej, wygląda na to, że będziemy mieli atak, dokładnie tak, no Nexus jest bardzo ładnie atakowany, zobaczcie, że tak naprawdę ta część armii Protosa zupełnie nie walczy, Wikingi nie wypadają, ale także Nexus zostanie zniszczony i to wygląda naprawdę świetnie, trzeci Kolosus chyba nie zostanie zniszczony tak do końca, chociaż na pewno tutaj podbiega kilka jednostek, ostatecznie został on dosięgnięty, mamy także Blink ze strony Stalkerów, więc chyba Dicester będzie musiał ewakuować się swoimi medivakami, co właśnie teraz robi, ale zadał naprawdę bardzo duży cios, 66 limitu kontra 46, myślę, że Dicester ma tą grę w kieszeni, jest odbudowany
zbudowana trzecia oraz czwarta baza, zresztą Dicer już cztery bazy posiada, na limitu naprawdę bardzo dużo mediwaki nam się cofnęły, a to są mediwaki, które mają bardzo dużą ilość energii, co oznacza, że Dicer ma tutaj świetną pozycję i chyba będzie decydował się na kontratak, pamiętajmy, to jest 1-0, więc Dicer, jeśli wygra tą rozgrywkę, to jest w Challenger League. Zaraz zobaczymy zresztą, jak to wszystko się dla niego potoczy. Jak na razie, no plus 2-2 w drodze. Mamy także Mobius Reactor, więc on będzie reagował na poczynanie swojego przynika. Będzie reagował na to, że tam mogą pojawić się High Templary. No i będzie tutaj jedyny kolosus Wikingów. Już nie mamy. Czy Dicer będzie w stanie się przebić przez tą całą armię? Mam wrażenie, że nie, że tego jest zdecydowanie za dużo. Dwa fajne feedbacki na Medivaki. Kolosus cały czas atakuje i chyba za mało, chyba delikatnie za mało tego wszystkiego tutaj jest. Charżoty zaczynają nam padać, jakieś Medivaki jeszcze zginęły, ale chwileczkę, w momencie, Protoss się delikatnie wycofuje, ma jednakże dwa kolosy, które myślę, że dadzą mu zwycięstwo razem z kolejnymi warpinami, 75 na 52 limitu, Dicer nie może odrzucać swojej przewagi w taki sposób. Tymczasem Dicer cały czas kluczy koło swojego przeciwnika, cały czas widać go na horyzoncie, no i Strinter musi się mieć na baczności, musi wystawić warty, musi na murach swojego zamku jakoś tutaj postawić z ludzi, którzy będą wypatrywali, czy przypadkiem właśnie armia Terana nie podchodzi pod nasz zamek. No i cóż, dwa kolosy, mamy troszeczkę więcej ghostów, są także High Templary, one już posiadają technologię stormową, niektóre mają na stole tego storma, nie, przepraszam bardzo, żaden jak na razie tego storma nie ma. Będziemy miejsce drop, tutaj znajduje się probe, on to zauważył, no i będzie chyba starał się cofać Strintern, a to oznacza także atak chociażby w jego czwartą bazę, to może być naprawdę bardzo mocny cios. Zaraz zobaczymy, tutaj nastąpi drop, mamy mało jednostek, to może być całkiem dobry atak, bo to są trzy pełne medivaki, a to jest dosyć dużo obrażeń, dokładnie tak, atak na czwartą bazę właśnie tu będzie nastąpi, chociaż nie chwileczkę, momencik tutaj będzie starał się Protossemu wszystkiemu przeszkodzić, mnóstwo zlotów zostało uzurpowanych, ale pytanie brzmi, czy tego jest wystarczająco dużo, bo mam wrażenie, że nie. Mocne stormy na Dicera, 100 limitu na 34 jednakże. Gdzie znajduje się armia Protossa? Absolutnie jej nie ma tak naprawdę, można by powiedzieć. Nexus w ukrytym naturalu zostanie zniszczony, ten drop działa naprawdę bardzo dobrze. Good game! Dicer przechodzi do Challenger League. Cóż za naprawdę świetna gra ze strony Dicera. No widać było, ja miałem wrażenie właśnie, że Dicer zdeklasuje swojego przeciwnika i to w tym momencie dokładnie zrobił. Naprawdę bardzo ładnie.